trafiłem na basen, mogę reprezentować jako statystycznego człowieka. Żółwik, wygrałeś. Dzisiaj tak jakby mam szansę zdobyć Mistrzostwo Świata w stylu grzbietowym. Znaczy, gdyby pływanie działało jak MMA. Najważniejsze to wierzyć w siebie, Krzysztof. Znajduję się właśnie na basenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który jest jedynym w Warszawie obiektem, który ma długość olimpijską. I przez to trenują tutaj polscy olimpijczycy. Cześć, Krzysztof. Jesteśmy na tym basenie, żeby spotkać się z Radosławem Kawęckim, który jest wielokrotnym mistrzem świata i Europy. No i spróbować się z nim pościgać. Będziesz pływać? W ogóle? Tak. Utopić się nie utopię. Możemy nawet je zrobić, że będę cię ratował. Często... Konfiguracja? Dobra, nie, wiesz co? Miałem ochotę coś zrobić, żebym wiedział, o co chodzi, żebym wiedział, jak podejść do dziecka, do starszej osoby. Okulary za 45 zł. I czepek za... Znaczy ten jest 35 zł. Przynajmniej bariera wejścia jest niska. Mówię, że ja pracuję w budżetówce. No. Spróbujmy popływać. Może ja sobie... Przepłynę się tak, by się troszkę odczuć. Problem taki, że ja nigdy nie skakałem z tego podniesienia, więc ja tak na nogi umiem tylko. Myślę, że Radek się tam poci po tej próbie. Obawiasz się Krzysztofa? Zawsze. Ja się boję, zawsze się próbuję. Taki krótszy, lepszy. Ile godzin dziennie tak spędzasz na basenie? Rano 2 godziny, po południu 2 godziny. I do tego wchodzi jeszcze sala gimnastyczna albo siłownia. Saunę ja nie lubię, saunę, bo mi organizm inaczej reaguje. A takie rzeczy regeneracyjne, jakie robią takie? Fizjo, kriokomorę czasem. Mamy takie nogawki, się nazywa Normatek. Pompuje ci nogi i ręce i ci szybciej regeneruje. Robisz jakieś takie rzeczy dobre dla głowy? Takie jakieś, nie wiem, medytacja, jakieś... Nie, chodzę do psychologa. Chodzę do psychologa już od 5-6 lat. Luźna głowa jest, a luźna głowa w sporcie jest najważniejsza. Wygrasz? Najważniejsze to wierzyć w siebie, Krzysztof. James. Fourth at the World Championships in this event. Co się stało, Krzysztof? Straciłem go z oczu. Myślałem, że jestem przed nim. Dobra, start ze skakaniem nie ma sensu. Spróbujmy warianty. Startujemy z wody. Dobra robota. To jest motywacja do dalszej pracy. Gdzie to będzie 200 metrów? W Polsce startuję każdym style. Czy delfinem, czy kraulem i czasem zmiennym pływam. Ale na międzynarodowych to pływam tylko grzbietem. No i czasem startuję kraulem. Tam setkę na ISL, International Swimming League, pływałem na 100 kraulem. Już tak. Teraz na igrzyskach będziesz... Tylko 200 metrów. 200. A czym się różnią z grzbietowym dystansem, jakbyś tak porównał? Każdy trening do każdego stylu jest inny. Czy są jakieś markery, żeby widzieć, gdzie jesteś, to wiesz po prostu, gdzie jesteś? Nie, najlepiej to jest właśnie tu sobie, nie wiem, odnosik jakiś. Płyniesz 50 na maksa, to masz wzdłuż lampy, wzdłuż linii, nie? Ale najgorzej jest to, jak płyniesz na odkrytym basenie. Specjalne są okulaki, te, kątem oka, widzisz linę, odnośnik. Masz linę i nie płyniesz slalomem. Temperatura zawsze jest taka sama? Zawsze na wszystkich basenach takich olimpijskich? Powinno być tak. To jest 26, tam 7 chyba, do 28. Ale to połowy po prostu nie było tak znaczące, co? No ja właśnie za mocno startuję. Super porównanie, jak Radek jest pod wodą i w ogóle go nie widać i płyniesz tylko ty. I dopiero jakoś tam 20 metrów dalej Radek się wydłuża.
jest jakiś limit, ile można pod wodą? Tomasz, ten koralik jest 15 metrów. To dogrywka udana. Męczące to jest, no. Jak się nie umie. Dobra, wygrałem. Dobrze? Dobrze. Ale gratulacje, że podjąłeś wyzwanie. Dziękuję, dziękuję. Ale się zmęczyłem. Czas na kartkę. No, możemy na kartkę. To co, rewanżyk? Za miesiąc.